Cześć kochani, witamy na kanale Łagi Romy po uszy w remoncie. Jesteśmy w Bawa Wnętrza i dzisiaj będziemy Wam opowiadać o dodatkach do łazienki. Pamiętajcie, żeby być na bieżąco z naszymi filmikami, subskrybujcie nasz kanał. A tymczasem zapraszamy! Kochani, dzisiaj temat dodatków do łazienki. Tomku, znajdujemy się w Bawa Wnętrza, gdzie tych produktów mamy sporo. Czy mógłbyś nam dzisiaj o tym wszystkim opowiedzieć i pokazać, jakie są one tutaj dostępne? Oczywiście, pokażemy Wam różnego rodzaju akcesoria. To jest taka wisienka na torcie, jeżeli chodzi o łazienkę. Razem z Agnieszką przedstawimy, pokażemy, co tutaj dzisiaj mamy. Ale zanim to zrobimy, to Tomku, powiedz nam jeszcze tylko, wymień najważniejsze akcesoria, które powinny się znaleźć w łazience. No, podstawowe rzeczy. Haczyk na ręcznik, reling na ręcznik, szczotka WC i... Uchwyt do papieru. Dokładnie tak. A tymczasem, kochani, trudno o tym wszystkim opowiadać. Przejdziemy z Tomkiem po salonie i wszystkie produkty Wam pokażemy. Zaczynamy od marki premium. Od góry przedstawiamy Wam różnej długości relingi na ręczniki. Designerski, bardzo ładny dozownik do mydła, ciekawa półeczka pod prysznic, do różnego rodzaju akcesoriów, pojemnik na papier, wspomniana wcześniej szczotka WC i do wyboru dwa uchwyty na papier toaletowy. Przedstawiamy Wam biżuteryjne akcesoria w różnego rodzaju kolorach, tak jak tutaj widzicie, czarny, chrom, połączone kolory czarny ze złotym, złoty szczotkowany, złoty w połysku i oczywiście cały przekrój do połączenia w łazience z dozownikiem, z uchwytem na ręcznik, z relingiem na ręcznik i oczywiście haczyki do wyboru. I tu jest bardzo ciekawy produkt, lusterko, które możecie zamontować w każdym momencie w łazience. Nawet jak zapomniecie o podłączeniu zasilania, to możecie wybrać lusterko, które jest ładowane jak telefon. Podchodzicie, zapala się na ruch. Kolejna seria, bardzo minimalistyczna, bardzo delikatne rurki. Przedstawiamy od góry reling na ręcznik. Kolejny reling na taki mały ręcznik do rąk, półeczka, minimalistyczny, malutki, bardzo delikatny uchwyt na ręcznik albo na szlafrok. Oczywiście dozownik, bardzo fajny, ciekawy tutaj uchwyt na ręcznik, ruchomy. Możecie mieć kolejny z lewej i z prawej strony, dwa ręczniki. No i tutaj pokazujemy cały przekrój kolorystyki w tej serii. Na przykładzie uchwytu do papieru i delikatny, minimalistyczny również tutaj pojemnik na szczotkę WC. Kolejna marka premium. Jeżeli potrzebujecie akcesoriów ze stali nierdzewnej, naprawdę produktu wysokiej jakości, no to przedstawiamy Wam tutaj serię Reframe. Przedstawiamy i pokazujemy na ekspozytorze stal nierdzewną szczotkowaną. Do tego macie kolory również ze stali, cały czas ze stali nierdzewnej, szczotkowanej. Czarny, różowe złoto, taki brush i klasyczny złoty szczotkowany. Bardzo ciekawy gadżet do półka pod prysznic, która od razu ma ściągawkę do ściągania wody z szyby. I na takim uchwycie magnetycznym ściągasz i tu sobie zahaczasz z powrotem. Minimalistyczne, klasyczne haczyki na ręcznik, do wyboru pionowy i poziomy uchwyt na papier, szczotka do WC. Tu oczywiście jest pokazana naścienna, ale również występuje wersja do postawienia klasycznie na podłodze. I proszę, pamiętajcie, nie mamy tutaj pokazanej, również jest, te wszystkie akcesoria są w stali nierdzewnej, wypolerowanej. Może szukacie czegoś innego, designerskiego, nietuzinkowego, to właśnie tutaj pokazujemy Wam reling uchwyt na ręcznik ze sznurkiem. Mamy do tego również uchwyt na papier z
ze sznurkiem, który pokażemy w kolejnym boksie. I tutaj wspomniany uchwyt na papier, sznureczek zawinięty na takim uchwycie. Wcześniej był pokazany w chromie, tutaj mamy w czarnym macie, w zależności jakie macie dodatki, także do wyboru tutaj u nas na ekspozycji do obejrzenia w dwóch wykończeniach. Kolejna seria, którą przedstawiamy, w Bawa Wnętrza. Bardzo ciekawa szczotka WC. Przedstawiamy i pokazujemy w czarnym połysku. Do wyboru mamy różne kolory, tak jak tutaj widzicie na przykład dozownik w takim bordowym kolorze z tej samej serii. Kolejny designerski produkt. Jeżeli przy WC, no to oczywiście szczotka do WC, której tak naprawdę nie widzicie. Ładnie tutaj zamaskowana stalowym elementem malowanym proszkowo, do wyboru biały i czarny kolor. Bardzo pożądany produkt, półka pod prysznic. Tutaj Wam pokazujemy bardzo duży element, aż 80 cm. Nie ma problemu, żeby przechować wszystkie potrzebne akcesoria. Wyciągane dno, tak, łatwe do utrzymania w czystości. Dodatkowo macie takie pudełka, kuby, dodatkowe akcesoria, do których można włożyć jakieś mniejsze elementy, które nie chcielibyśmy, żeby nam się przewracały w tej półce. Większe, mniejsze, do wyboru białe, czarne, stal, malowana proszkowo. Kochani, temat dodatków dobiegł końca. Po więcej oczywiście zapraszamy do salonu Bawa Wnętrza, Wysogotowo, ulica Bułkowska 43. A jeśli interesują Was nasze wcześniejsze filmiki, w karcie u góry znajdziecie do nich odnośniki. Tymczasem dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Zapraszamy ponownie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Pa!